Jak oceniasz swój występ? No na początku bardzo się cieszyłam z rekordu życiowego i myślałam, że faktycznie nabiegałam wynik 8.30 i byłam z niego przeszczęśliwa. Ostatecznie korekta na 6. pozycję i 8.41. Wiem, że to jest wynik, gdzie byłam ostatnia w stawce, ale też jestem 2 dni po wieloboju i to są dziewczyny światowej klasy płotkarki, więc uważam, że każda forma nawiązania jakiejś rywalizacji z nimi jest coraz lepsza. Jestem już po analizie z trenerem i bieg na dystansie wyglądał bardzo obiecująco. Kwestia jest tego, że na starcie po prostu dziewczyny bardzo mocno mi odskakują, no, ale przyjdzie taki dzień, kiedy to ja im odskoczę. W której konkurencji wieloboju widzisz swoje największe rezerwy na dzień dzisiejszy? We wszystkich chyba poza skokiem w dal, bo tam rozchodzi się pewnie o kilkanaście centymetrów, ale poza tym we wszystkich konkurencjach, to co pokazałam w tym sezonie na razie, odbiegam mocno od moich możliwości i oczekiwań. W miarę ciężko mi się tutaj biega, ponieważ jest bardzo mocna stawka. Wszyscy są jakby wyrównani, jest mało miejsca. I właśnie ciężko jest też ustawić się bardzo dobrze. No tutaj nie wiem, ktoś po prostu pierwsze 100 metrów, ktoś po prostu we mnie wbiegł i po prostu się ode mnie odbił. Ja nie wiem naprawdę, co się tam działo i nie wiem, kto to był nawet. Czy go po prostu gdzieś tam przeprosić, czy coś, że czy ja mam uważać, czy po prostu ta osoba. No bo gdybym gdzieś tam zrobił tą lukę, no to bym naprawdę mógł się wywrócić. Tak, jestem bardzo zadowolona. Szczerze mówiąc, liczyłam, że może uda się gdzieś tam pobiec minimum na Europy, bo brakuje mi sekunda jeszcze, ale już no niestety nie udało się, ale sprawdziłam się także w innym taktycznym biegu, więc fajnie, nowe doświadczenie zdobyte. Wyniki europejskie też są coraz wyższe, więc cieszę się, że wygrałam, znowu otarłam się o rekord Polski, ale no, pokazuje, że jest ta forma. No dzisiaj czułem się świeży, mimo że mam te starty w nogach, ale na dzisiaj naprawdę no, byłem gotowy na ten rekord życiowy, ale no dziwo, zahaczyłem chyba aż o 3 płotki, a w tym sezonie ani razu mi się to nie zdarzyło, żeby zachwiało mną przez uderzenie na płotku, także no zrządzenie losu. Mówię, no 3 z 5 no to jest bardzo dużo, no jeden na samym końcu można by było tam delikatnie uderzyć, no ale 3 no to jest przesada. Ja nie jestem zadowolona, ale dziękuję. To jest drugi mój bieg, kiedy biegnę 7.41, więc nie jest to, czego bym od siebie oczekiwała, ale jestem cierpliwa. Za 1,5 tygodnia Mistrzostwa Polski, więc tam ma przejść forma. Wiem, że tydzień temu przebiegłam 400, mam w nogach, więc czekam, jak to się mówi, na tą super kompensację spokojnie. Jest to pierwszy start po długim zgrupowaniu w Kenii, gdzie spędziłem 5 tygodni. Ostatnie 3 miesiące spokojnie szlifowałem formę, skupiając się bardziej na sezonie otwartym, a starty halowe traktuję jako trening, jako coś, co ma mnie mocniej przygotować pod sezon na stadionie. Zdrowie, jak na hale jest naprawdę dobrze. Nie obyło się bez żadnych naderwań i tego typu spraw. Dosyć mocno bolą mnie dwójki. Dzisiaj połowę maści rozgrzewającej zużyłem, żeby w ogóle powiedz, ale to jest nie do uniknięcia w moim przypadku. Co sezon ma ten problem? No, to jest kwestia wirażu po prostu. W Tallinie było 4704 punkty, jeśli dobrze pamiętam, 4702. To już jest wynik na medal Mistrzostw Europy. Myślisz o tym w tych kategoriach? Na pewno myślę. No, deklaruję rekord świata w tym roku. To pewnie rozchodzi się tylko o złoty medal. Każdy inny będzie jakimś lekkim rozczarowaniem, ale taką odleczoną gratyfikacją w czasie po prostu. No, uważam, że 4700 to jest na razie nic w moim wykonaniu i tak naprawdę mogę się cieszyć tylko ze skoków dal i pewnie powinno być znacznie, znacznie lepiej na Mistrzostwach Europy. Chciałam brzydko wykorzystać koleżanki i biec jako druga w tej drugiej grupie, bo wiadomo było, że gdzieś tam właśnie będzie bardzo szybki bieg i my będziemy mieli drugą grupę i no, tak spróbowałam i próbowałam atakować na ostatnie 400 metrów, bo gdzieś tam liczyło się bardziej to 1500 niż na mila, więc no. Byłam druga, więc bardzo się cieszę. Myślę, że znowu końcówka była lepsza niż mój start, więc ten mój atut musi się odnaleźć. Jakoś trochę się chyba zgubiłam na tym początku, więc myślę, że może trochę luzu, trochę luźniejszych treningów, lżejszy okres i powinno być dobrze. Ja czuję, że jestem słaby. Ja po prostu to czuję, bo wiem, że nie wykonując tych ćwiczeń, które wykonywałem wcześniej, gdy biegałem na 400 przez płotki, 400, to ja czuję, że po prostu to nie oddaje mi. Mi szwankuje start z bloku. Zdecydowanie przegrywam na początku, a później się rozpędzam. Jest to dla mnie zbyt krótki dystans, żeby się rozpędzić. Ale tak jak mówię, jestem cierpliwa i czekam na Mistrzostwa Polski. Tam ma być forma i tego się trzymam.
Powiedziałaś o starcie z bloku, że on trochę szwankuje. Powiedz, czy takie elementy techniczne do mistrzostw Polski można poprawić, czy jednak tam będzie trochę więcej ryzyka i tego balansu na falstarcie? Ja nie, absolutnie. Jakby już jestem tak doświadczoną zawodniczką, że nigdy nie próbowałam takich technik, czyli balansować gdzieś tam na falstarcie. Falstarty w moim życiu, które zrobiłam, kosztowały wyjazd na igrzyska, chociażby do Pekinu, więc absolutnie jakby na tym nie będę bazować. Ja ten start z bloku na treningu wykonuję bardzo dobrze. Brakuje mi chyba obiegania w stawce z racji tego, że na treningach nie mam z kim robić tych startów z bloku. Mam nadzieję, że do Mistrzostw Polski nadrobimy z koleżankami klubowymi ten element. Myślę, że w ogóle kompletnie nie będziemy się teraz na tym też koncentrować, bo to też nie do końca jest tak, że jak widzimy, że ten start z bloku nie wychodzi na zawodach, to absolutnie nie ma się teraz co rzucać i go wykonywać. Myślę, że spokojnie będziemy robić swoje. Cel przygotowań zimowych jest start na hali na Mistrzostwach Europy w Istambule, które już na początku marca, także zostało trochę czasu, niewiele, ale wystarczy, żeby przyszlifować tą formę, która jest obecnie. Powiedz mi, gdybyś miała do wyboru na Mistrzostwach Europy pobić rekord Polski, ale gdyby jakimś cudem nie był to wynik dający medal, to byłabyś zadowolona z takiego rezultatu, czy wolałabyś jednak medal ze słabszym wynikiem? Nie, wolę rekord Polski bez medalu, bo nie uważam, żeby na hali rekord Polski nie starczał na medal. No nie wierzę, żeby tyle dziewczyn było przygotowanych w tym roku na 4900 i więcej. Niemniej jednak ten scenariusz już przerabiałam i boli chwileczkę faktycznie, że nie ma medalu, ale jednak ta satysfakcja z tego, jaki to jest światowy wynik, wystarcza. Nastawiasz się już bardziej na ten sezon letni, czy jeszcze w tym sezonie halowym będzie ta wisienka na torcie, czyli Mistrzostwa Europy? No to liczę. Ja myślę, że jestem w stanie pobiegać to minimum, tylko tak jak powtarzam, musi to być dobry bieg i dyspozycja dnia też. Ja myślę, że jestem akurat w znaczącej dyspozycji. Dzisiejszy bieg mnie akurat utwierdził, bo z dosyć kiepskiego toru naprawdę do końca wytrzymałem, więc było przyzwoicie. Dużo bardziej się stresowałam na pewno niż przed biegiem w Ostrawie, mimo że bieg w Ostrawie był moim pierwszym biegiem po kontuzji nawet, więc było to ciężkie, ale no też się stresowałam bardzo, ale jakoś poszło. Tak, no jest ta forma, jest równo, są wyniki na poziomie 7,80, 7,90. Bieg eliminacyjny był słaby dosyć, ale no to jest wynik 7,91. Czuję, że kibice oczekują na mnie ciągle teraz wyników 7,70, a to jest ciągle bardzo dobry rezultat, więc cieszę się, że ta forma jest raczej stabilna i tak chcę ją utrzymać do Mistrzostw Europy. Dzisiaj na zmęczeniu przed polską publicznością to było coś fenomenalnego, ale no nie udało się, ale jestem trzeci i cieszę się, naprawdę liczyłem w głębi serca, no jest Kubańczyk. Świetny zawodnik, jest także Amerykanin, który przyjechał chyba prosto z Bostonu, bo tam startował, także liczyłem tak po cichu na to trzecie miejsce i jak widać, no udało się po raz kolejny. Dosłownie po tym starcie ubieram się i jadę już do Spały na zgrupowanie i tam już na hali będę siedział 10 dni, bo akurat 18 lutego są Mistrzostwa Polskie, więc 10 dni już będziemy już tak tam szlifować po prostu.